Muszę wam coś powiedzieć. Mam domek, a w domku światło. I brzydki żyrandol. Trochę taki vintage. Ale ma jedną fajną funkcję. Kręci się. Tylko na co komu taki wiatrak? Znalazłam ekstra ofertę. Chiński żyrandol za 250 zł. Tylko jak on się zmieścił do tego pudełka? Co to ma być? Że co? Nawet Mikołaj jest zdziwiony. Tyle elementów? Co to, chiński żyrandol zrób se sam? Ja takie coś kupiłam. Ratujcie mnie. Sprawdzę, na co się porywam. Tutaj chyba jest 1000 elementów. Co ja jestem, Bob Budowniczy? Z tego czegoś ma powstać takie coś. Matko, ja nie rozumiem tej instrukcji. Gdzie to się przypina? Te kółko ma wejść do tej małej dziurki? Kurde, nie mogę trafić. Ale przynajmniej ładnie wygląda. Iwona, dasz radę, dasz radę. Jeszcze tylko 30 takich. Gdzie błyszczy, bling bling. To chyba lusterko, nie żyrandol. Tu się to doczepia. Czemu to musi być takie trudne? To ja kupiłam. W 8 godzinach jest efekt. Jak warto było?